get the lowest time you can by racing fast and breaking time crates. Each time crate you break will freeze the clock. If you achieve a low enough time, you will be awarded a relic. Więc dobra, zacznijmy sobie w takim bodzie od Milesa, ponieważ wiecie, zrobiłem w końcu to losowanie pomiędzy Milesem a Mateo, no i że tak powiem wyszło na Milesa, więc lećmy ze Skoksem. Więc tak, oto moje pytania. Czy będziesz coś nagrywał ze ścigałek na przykład? Need for Speed, Grind lub Crash Time? No, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Need for Speedy, czy te gry, które wymieniłeś, to szczerze powiedziawszy nie wiem, bo nie wiem, czy mam aż taką wielką ochotę. Troszeczkę muszę przyznać, że straciłem zainteresowania, jeżeli chodzi o Need for Speedy i inne tego typu ścigałki, więc Może coś się takiego wydarzyć, ale wcale nie musi. Pizza na cienkim czy na grubym cieście? XD. Zdecydowanie na grubym. Mówię to bez żadnych tych, ponieważ uważam, że pizza na cienkim cieście jest ok, ale na grubym jest jeszcze lepsza. Czy masz jakieś ulubione postacie z Sonica? Knuckles jest jedną z moich ulubionych postaci i Shadow. Za co ich lubię? Za to, jakie to są postacie, jaki mają charakter i poza tym Shadow ma jedną z dobrych gierek, a Knuckles jest po prostu śmieszną postacią. Czy masz jakieś ulubione anime? Nie mam żadnego ulubionego anime, tak jeżeli mam być szczery. No, może poza tam Corps Party, bo jest spoko. Ewentualnie do Król Szamanów. Jakie jest twoje ulubione danie? Spaghetti. Czy masz jakieś ulubione serie gier poza Crashem? Sonic, Spyro, Kagurek Kao, Gex, Pandemonium i nie wiem, Medieval. No, dużo tego jest. Musiałbym sporo jeszcze wymienić. O, jeszcze seria Darksiders i Prototype. To są też dobre serie, jeżeli chodzi o serię poza Crashem. Czy będziesz może coś nagrywał z serii Half-Life lub Portal? Szczerze myślałem nad tym, ale nie wiem jaki by był to wydźwięk na kanale. Musiałbym zrobić jakąś ankietę, która by, szczerze powiedziawszy, podsumowała, czy takie gry nagrać, czy ludziom by to się podobało i czy przede wszystkim ludzie by to oglądali. Bo biorąc pod uwagę, że planowałem Uncharted'a, ale no był troszeczkę mały wydźwięk, nie powiem, że nie, a zanim ktokolwiek mi powie, że tu możesz przecież nagrać ten grę dla tych tam, nie wiem, 4 czy tam 5 osób. Mogę, to jest fakt, że mogę nagrać. Ale z drugiej strony, szczerze, wolałbym zrobić coś, co zadowoli więcej osób, niż zrobić coś, co obejrzy tylko garstka osób i potem będę żałował i pluł sobie w brodę. Więc jeżeli chodzi o takie Uncharted'y czy coś innego, lub nie, Half-Life lub Portal, to jeszcze sobie poczekam i się wstrzymam. Czy masz w planach zakup Nintendo Switch? Mam, aczkolwiek bardziej się zastanawiam nad Wii U, ponieważ Wii U wydaje mi się troszeczkę lepsze. Wiem, Switch jest późniejszą konsolą i to w ogóle powinno pójść zupełnie na odwrót, ale szczerze, Wii U ma lepszą trochę bibliotekę gier, mimo że jest skromna, ma skromną bibliotekę, to jednak mi się wydaje, że jest lepsza. Jeśli miałbyś wybrać konsolę z nowej generacji, to byłoby Xbox Scarlett czy PlayStation 5? PlayStation 5, ponieważ jestem, że tak powiem, oddanym fanem Sony, aczkolwiek nie będę ukrywał, że Xbox również może pokazać swoje prawdziwe oblicze i może się okazać, że Xbox wcale aż taki zły nie będzie, więc nie nastawiam się jakoś super duper zarąbiście na PlayStation, ponieważ może być tak, że konkurencja również zrobi co nieco i wiecie, będzie inaczej, że może się okazać, że Xbox będzie lepszy. Tak swoją drogą, w trakcie gameplayu, który leci se teraz w tle właśnie, kiedy zdobyłem te relikty, udało mi się ciekawy glitch zrobić na NG Labs, ale o nim jeszcze nie będę mówił, ponieważ jeżeli oglądacie gameplay, to wam mniej więcej powiem w którym momencie. I to tyle, pozdrowionka i miłego dnia. Dzięki ci Miles, życzę ci udanych wakacji póki jeszcze są. I dzięki ci za pytanka. Trzymaj się, cześć, pa pa.
To teraz nadszedł czas na Mateo Gaming.pl, który niestety przegrał z Milesem. Przykro mi, Mateo, tak wyszło. Siema ziom, no to lecimy z pytaniami. Jak najbardziej tak. Co sądzisz o Nintendo Switch? No to jest to, na co odpowiadałem Milesowi, czyli powiem w dużym skrócie. Nie mam nic do Switcha, ale nie podoba mi się trochę to, że ma taką biedną bibliotekę gier, bo większość gier, które są na Switchu, możecie zagrać sobie na Wii U i taka jest prawda. Jeżeli miałbym być szczery, to jeżeli chodzi o bibliotekę Switcha, to byłbym w stanie, nie wiem, oryginalnych gierek gdzieś wyliczyć z 15, coś takiego, może trochę mniej. Jak uważasz, czy seria Ratcheta powinna dostać drugą część rebootu, czy kontynuację serii Future albo nową sagę? Szczerze powiedziawszy, gdyby zrobili kontynuację w postaci filmu, czyli byłby to reboot, w sensie Ratchet & Clank 2 reboot, to wydaje mi się, że gra by... No, bądźmy sobie szczerzy, reboot jedynki ma dużo elementów właśnie z pierwszej części, trochę zapożyczonych z dwójki i z trójki, więc na dobrą sprawę dwójka musiałaby zapożyczać znowu z jedynki coś swojego oryginalnego i trójki, więc na dobrą sprawę nie wiem, czy reboot Ratchet & Clank 2 byłby dobrym pomysłem, ale kontynuacja serii Future też nie wiem, czy byłaby z kolei dobrym pomysłem, no bo tak, jeżeli mam być szczery, to ostatnia gra, z tego co wiem, nie była jakoś chyba... Szczerze, co było ostatnią grą? Chyba Q-Force właśnie, załoga Q chyba była ostatnia z ten Future. Nie wiem szczerze, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale wiem, że nie wiem, czy to byłby dobry pomysł kontynuować sagę Future. Wydaje mi się, że jak już w przypadku Ratcheta, to byłaby dobra nowa saga. Tak mi się wydaje, żeby po prostu nowe wydarzenia i nowe wszystko, cokolwiek zrobić tam. Więc wydaje mi się, że nowa saga byłaby jak najlepszym pomysłem w przypadku Ratcheta i Clanka. Czy twoim zdaniem jest szansa na remake gier Spyro z ery PS2, czy raczej będą już powstawały się nowe odsłony? Biorąc pod uwagę, jakie gry dostaliśmy na PlayStation 2, czyli Enter the Dragonfly, A Hero's Tale, The Legend of Spyro i chyba tyle z gier na PS2, chyba że coś pominąłem, ale szczerze powiedziawszy, Spyro ma o tyle przesraną sprawę, że wydaje mi się, że jak już to by poszli z nową odsłoną. No, z Crashem to jest też tak, że są te gry, które były bardzo dobre w sprzedaży i były bardzo słabe lub średnie, jak na przykład Insanity, ale szczerze powiedziawszy, gdyby zrobili remake Twinsanity z usuniętą zawartością, która miała być na PS2 i tam z ewentualnie dodatkowym contentem albo jakimś oryginalnym, wcale bym nie był zły, bo może by to w jakiś sposób zainteresowali się ludzie Twinsanity czy coś. Nie wiem szczerze, ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że Spyro będzie miał raczej swoją nowe odsłony. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo wątpię w to, bo biorąc pod uwagę, że A Hero's Tale było okej grą, to jednak ludzie mają wciąż niesmak po Enter the Dragonfly i podejrzewam, że gdyby twórcy podjęli się próby zrobienia Enter the Dragonfly remake, mogłoby to się źle skończyć, tak szczerze powiedziawszy. Nie chcę tutaj nic mówić, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Czy chciałbyś kontynuację Sonica Forces? Jak najbardziej tak, tym bardziej, że Sonic Forces jest bardzo fajną grą i dosyć krótką, a uważam, że wydarzenia powinny być kontynuowane w późniejszych grach i jakieś powinny być nawiązania do Forces. Takie jest moje zdanie. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Moim ulubionym zwierzakiem są psy. Mam jednego zresztą w domu, wabi się Vegas, ale wszyscy go znamy i jest bardzo fajny i jest bardzo tulaśny i też czasami bardzo wredny. Na przykład przed nagraniem Q&A no, zrobił mi przykrą niespodziankę. Jak uważasz, czy jest szansa w nowych grach Modern Sonica powrót do gameplayu gier z serii Adventure? Szczerze wątpię w to. Myślę, że wątek z Adventure został już zamknięty na wszelakie sposoby, więc nawet gameplayowo, soundtrackowo, czy w kiwie jeszcze może fabularnie, raczej Adventure zostało już zamknięte i wątpię w to, żeby coś z Adventure się pojawiło w późniejszych grach Sonica. Myślę, że Sonic Team wraz z Sega będą szli bardziej do przodu i raczej nie będą siedzieli z gameplayem Adventure.
Wydaje mi się, że będą po prostu szli z nowym gameplayem, z nową zasadą, z nową formułą i tyle. I tak to mniej więcej będzie się prezentowało, szczerze powiedziawszy. Ulubione gry z serii Sonica, modern i klasyczne. Jeżeli chodzi o klasyczne gry, no to Sonic 3 i Knuckles. I w zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o klasyki, bo Sonic 1 jest ok, Sonic 2 jest średni, dosyć słaby, no i ewentualnie jeszcze Sonic CD jest moją ulubioną gierką, jeżeli chodzi o klasyczne gry. Jeżeli chodzi natomiast o modern, to tutaj rozdzielmy, że tak powiem, na dwie kategorie, czyli seria Adventure i seria faktycznie modern. Seria Adventure to Sonic Adventure 2 Battle. I po części mogę jeszcze wklepać Sonica Heroes i 06. A jeżeli chodzi natomiast o modern gry, no to Sonic Forces i Sonic Generations, ewentualnie jeszcze Lost World, ta taka trójka. A jeszcze w tych serii z Adventure to dałbym Shadowa the Hedgehog, mimo że to jest gra Shadowa, a nie Sonica, to jednak lubię bardzo tę grę. Nie powiem, że nie. Ulubione części Ratcheta. Ratchet i Clank trójka jest moją ulubioną, aczkolwiek jedynka zyskała bardzo dużo miłości i sądzę, że jedynka i trójka będą tak na równi. Dwójka jest też okej, więc szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o mod klasycznego Ratcheta, to jest właśnie tyle. No jeszcze dałbym Gladiatora, ale jeżeli chodzi natomiast o tego z Future, to Tools of Destruction i ewentualnie dałbym tego. No, Tools of Destruction wydaje mi się, że jest taki bardzo fajny, jeżeli chodzi o Future Ratcheta. Znasz serię gier Tiny Tasmanian Tiger od Electronic Arts? Znam i mam zamiar w przyszłości nagrać, tym bardziej, że na Taja się też przygotowywałem od początku kanału i to jest seria, którą bardzo chcę ograć, ale chyba myślę, że ogramy sobie wersję PC-tową, tak przynajmniej mi się wydaje, bo jest na Steamie. Jaką masz opinię o nowych grach Babsiego? Szczerze, nie śledziłem tej nowej gry na PS4. Wiem, że tam ludzie niektórzy insynuowali, że ta gra jest średnia, że niby jest to crap. Znaczy, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co sądzę o tym nowym Babsim, bo nie śledziłem go. Myślę, że on raczej miano krapa nie powinien dostać, biorąc pod uwagę, że on nie jest tak zły jak Babsi 3D. Ale szczerze, to też ta gra z tego, co słyszałem, dobra nie jest, więc bym powiedział, że ten Babsi nowy jest prędzej średniakiem niż jakąś lepszą bądź gorszą grą. Tak szczerze powiedziawszy. Ale czy to jest prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ szczerze powiedziawszy, nie śledziłem tego Babsiego, więc no mówię, musiałbym zaznajomić się z tematem na nowo, żeby wyrazić jakby swoje zdanie. Jak obstawiasz, za ile Ubisoft wyda Raymana 4, bo powoli tracę nadzieję na wydanie kiedykolwiek tej gry? Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o Raymana 4, to powiem swoje zdanie, że dla mnie Rayman 4 jest taki, no jakby to powiedzieć, mało prawdopodobny, szczerze powiedziawszy. Ubisoft jest dosyć cicho, nic się praktycznie w tej kwestii nie dzieje, więc szczerze powiedziawszy, uważam, że szanse na powrót Raymana są marne i to bardzo marne. Wydaje mi się, że to było tylko takie chwilowe zaspokojenie fanów i swojej, że tak powiem, czterech liter, bo pod ich czterema literami się dosłownie pali. Więc wydaje mi się, że Rayman pójdzie raczej w zapomnienie. Wątpię w to, że wydadzą grę teraz z Raymanem. Raczej Rayman to będzie już zamknięty temat w moim odczuciu. Ale nie wiem, mogę się mylić, bo póki jest cisza, nie jestem w stanie wydać oficjalnego werdyktu, ale mam takie szanse 50-50, że Rayman raczej się nie ukaże. Ale chciałbym być pozytywnie zaskoczony, tyle powiem. Co sądzisz o grach Battle Royale? Nic do nich nie mam. Są to gry, które w fajny sposób są czasoumilaczem, jak masz grać ze znajomymi albo tam, nie wiem, z bratem, siostrą, kotem, psem, niedźwiedziem, psem, wilkiem, nie wiem, dzikiem, z kimkolwiek.
Generalnie uważam, że są to dosyć spoko czasu milacze. Jak chcesz sobie tam, nie wiem, z kimś zagrać w online i potem ewentualnie striggerować fandom tudzież dzieciarnie tym, że na przykład, nie wiem, ktoś chce cię zabić ze snajperki, a ty przed nimi stawiasz mur z desek i wtedy oni się triggerują, że o, nie mogę cię zabić. No i to jest dosyć śmieszne moim zdaniem i parę razy mi się tak udało, ale nie to, że jestem jakiś wybitnie dobry w Fortnite'a, czy tam PUBG, czy inne tego typu produkcje. Po prostu raz se tak dla beki zagrałem, koleś się striggerował i chyba go wyrzuciło, bo stał w miejscu i nic nie robił praktycznie. Więc albo się striggerował i zrobił rage quita, a gra nie ogarnęła petardy, albo faktycznie coś miało miejsce, że nie wiem, go zbagowało czy coś. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale miałem trochę z tego bekę. Tak szczerze. Co wolisz, pizzę czy kebaby? Jedno i drugie, aczkolwiek ostatnio miałem taką manię na kepsiki. Bo kepsy są dobre. Pozdro 600. Kebab to jest miłość. Kebab to jest życie, że tak powiem. I to prawdziwe, najprawdziwsze. Ulubione części Need for Speed. Most Wanted 2005, Carbon, Underground 2, Underground 1 i Warda mogę jeszcze zaliczyć, bo jak pamiętacie rok temu, że tak powiem, się zagrywaliśmy na live'ach na Team Pomidor w właśnie Need for Speed World. Fajne to w sumie ten, znaczy to wcześniej się nazywało Need for Speed World, a teraz się jakoś inaczej nazywa, tam Soapbox czy jakoś tak, ale fajnie się w to grało, nie powiem, że nie. Tylko szkoda, że oni pozbyli się tych wszystkich tak jakby takiego challenge'u się pozbyli, bo okej, fajnie, że Soapbox wrócił w postaci Warda, ale z drugiej strony no naprawdę zrobić coś takiego, że za jeden wyścig zdobywasz, nie wiem, ćwierć miliona dolarów. No wiecie, dlatego ja lubiłem normalnego Warda, bo tam był chociaż jakieś wyzwanie, tam nie wiem, jednego dnia potrafiłeś zdobyć, nie wiem, 10 koła, drugiego dnia, nie wiem, tylko 5 koła. Ale był to jakiś challenge, a jak coś takiego powraca jeszcze trochę z zepsutą mechaniką, to się aż odechciewa grać, no bo, no serio. Ja rozumiem, że marzenie jest kogoś zdobyć tam, nie wiem, iluś tam pojazdów w ciągu iluś tam, ale z drugiej strony naprawdę, żeby się aż tak nie starać, serio, no to jest takie słabe dla mnie. Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię chodzić na dwór, na spacery różne do lasów, jeździć na rowerze i generalnie sobie chodzić po, że tak powiem, moim mieście, ponieważ mam bardzo piękne miasto i zawsze w wolnej chwili, kiedy się nudzę czy coś, to zawsze sobie lubię tam gdzieś pochodzić, poodkrywać jakieś nowe tereny, bo nie wszystko znam, okazuje się, więc jest to bardzo fajne zajęcie. Tyle pytań wystarczy chyba, jak coś mi przyjdzie do głowy, to dopiszę. Pozdrawiam serdecznie, przyjacielu. I tak dopisałeś, a mianowicie tutaj zaraz mamy, o, Mateo Gaming 2. Zapisałem sobie tak, o, żeby zapamiętać i żeby nie szukać potem twoich pytań. Jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy. Co byś zrobił, gdyby Activision zapowiedziało remake The Wrath of Cortex z nowymi mocami dla Crasha? Bardziej różnorodnymi bossami i dodanymi usuniętymi elementami ze skasowanego Crasha w otwartym świecie. Więc moje zdanie byłoby takie, że cieszyłbym się z jednej strony, bo przynajmniej to by troszeczkę zmieniło moją opinię o The Wrath of Cortex, biorąc pod uwagę, że jest dosyć taka... Oj, sorki, tutaj poprawię. Jest taka dosyć średnia, biorąc pod uwagę, że dosyć jeżdżę po The Wrath of Cortex, bo dla mnie... No, żeby nie było. To nie jest tak, że mi przeszkadza, że ktoś z was lubi tę grę, no bo każdy lubi, co lubi, nie? To są gusta i guściki. Nie każdy musi wszystko lubić. Ale z drugiej strony uważam, że nazywanie go czwartą częścią to jest obraza dla tej serii trochę, bo to, że Japończycy nazwali The Wrath of Cortex czwórką, wcale tak nie oznacza, że to jest czwarta część, tym bardziej Twinsanity nie jest piątą częścią. Więc takie nazywanie tych gier czwartymi lub piątymi częściami to jest trochę obraza dla tej serii. Biorąc pod uwagę, że nigdy nie było kanonicznie czwartego Crasha Bandicoot, bo Crash, jeżeli chodzi o klasyczne części, skończył się na trójce, a potem nie było czegoś takiego jak, nie wiem, Crash Bandicoot 4 The Wrath of Cortex.
I tak, to jest zwracanie uwagi na takie szczegóły pokroju, na przykład, nie wiem, logo gry, że na przykład jeżeli w logu jest czwórka, to wiadomo, że chodzi o czwartą część. Ale w tym wypadku, skoro tego nie było, no to ciężko jest to nazwać. Poza tym, sami twórcy nawet nigdy nie potwierdzili The Wrath of Cortex jako czwartej części. To, że tam w Japonii dostali Crash Bandicoot 4 The Wrath of Cortex albo tam jakaś inna nazwa, bo to bardziej pokroju japońskie nazwy, to szczerze powiedziawszy, nie wiem, może to był jakiś błąd, albo ewentualnie zaplanowany cel dla Japonii. No nie wiem, szczerze. Ja powiem, byłbym zadowolony, ponieważ to by troszeczkę zmieniło może nie myślenie o oryginalnym The Wrath of Cortex, bo wciąż bym uważał, że raczej The Wrath of Cortex oryginalny na PS2 jest taki średni. Ale może i ten remaster The Wrath of Cortex spowodowałby tak jakby zmianę zdania z mojej strony, że jednak nie byłoby to, że cisnąłbym po nim, bo bym wiedział, że o, to pewnie będzie takie samo gawno, co wyszło te ileś lat temu, albo ile, kilkanaście lat temu. Więc Mateo Gaming, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję ci za pytankę, ziom. Cieszę się, że mogłem odpowiedzieć na twoje pytanka i pozdrawiam cię bardzo serdecznie, stary. Więc czas na kolejnego użytkownika, Mizo Insane. Czy zamierzasz kończyć RE3 na streamie? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Na dzień dzisiejszy odpowiem, że nie, ale w przyszłości może wrócimy sobie do Resident Evil 3. Chociaż znając życie mnie, to zanim w ogóle pomyślę o takim powrocie, to prędzej już bym stwierdził, że na nowo zacznę grać w Resident Evil 3 na streamie, bo nie podoba mi się trochę jakość tamtego streama. Szczerze powiedziawszy, no ale ja to ja, że tak powiem. Jeszcze nie wiem, kiedy powrócę do Resident Evil 3, ale jakbym miał już wracać, to prawdopodobnie bym od zera wszystko zaczął. Ja tamten stream ewentualnie bym dał na prywatny, w ostateczności bym wykasował go i tyle. Szczerze powiedziawszy. No ale nie wiem, to jest moje zdanie na ten temat. Mogę się mylić, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. I tyle. Lećmy sobie w takim bocie dalej. Czy oprócz Crasha zapowiada się jeszcze jakaś inna gra na kanale w najbliższym czasie? Znaczy, robię Spyro i robię Ratchet & Clanka, więc robię też inne gry, ale poza Crashem Jaki Daxter jedyny, co się szykuje, i w zasadzie to Spyro 2 i Ratchet & Clank 2 prawdopodobnie. Prawdopodobnie, dlatego nie dopowiadajcie sobie, że na pewno będzie, ponieważ nie jest to jeszcze pewne. Bo może być tak, że będzie Ratchet & Clank 2, a może być tak, że zupełnie co innego w miejsce Ratchet & Clank 2 się również pojawi. Więc tak od razu to muszę podkreślić. Czy masz w planach zrobić live całonocny z jakichś losowych retro gierek? Wątpię w to, szczerze. Raczej raz, że nie byłoby za bardzo... Znaczy, plan jest dobry, ale nie wiem, czy dałbym radę, tak szczerze. Może i bym dał, ale z drugiej strony, no, raczej bym to zrobił, jakbym się już na swoje wyprowadził, bo biorąc pod uwagę, że mieszkam jeszcze z familią, no to bym musiał mieć z tyłu głowy, że musiałbym potem jakby dołożyć się do rachunków. A szczerze powiedziawszy, nie chcę troszeczkę tego robić, więc wolałbym to zrobić, jakbym na swoje się wyprowadził. Ale znając moje szczęście i znając moją pamięć, która w tym wypadku jest dosyć słaba, to pewnie bym o tym zapomniał, że miałem coś takiego zrobić, więc na dzień dzisiejszy powiem, że nie wiem, raczej nie. Pozdrawiam serdecznie i ja cię również, Mega Player One aka Mizo Insane, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję ci za pytanka, a my ruszamy z kolejną osobą, jaką jest Nowy Michu. Jaka jest twoja ulubiona gra? Już na to pytanie odpowiadałem, więc jeżeli chcesz, to obejrz sobie poprzednią część, ale mogę szybko powiedzieć Crash Bandicoot 3 World. Czy nagrasz kiedyś Candy Crush? Nie, ponieważ za gry telefonowe ja się za bardzo nie biorę na kanale. Chyba że będzie jakiś wyjątek, ale szczerze to jestem w stanie ci na 99,9% powiedzieć, że nie zabiorę się za Candy Crusha. Czy byś zjadł oliwki? A fuu, w ogóle oliwki są obrzydliwe, fuj. Znasz taką grę jak Brawl Stars? Znam
i coś może kiedyś z Brawl Starsa się pojawi. Może. Gdzie chodzisz do pracy? Do pracy to chodzę do piekarni. No nocki. Tyle mogę powiedzieć. Już o tym niejednokrotnie też na live'ach mówiłem. Czy masz w domu PS4? No mam, no w końcu z tego PS4 nagrywam również gameplay. W sumie to mogę pokazać, że proszę, oto jest dowód, że moja konsola to jest moja konsola i ona jest nawet podłączona i tu mam mojego padzika fajnego. Fajny pad, co? Muszę teraz poprawić, o, jest git. Ja będę miał, no to fajnie, cieszę się, że będziesz miał swoją PS4, bardzo fajnie. Kiedy live? Kiedy będę chciał? Którego się urodziłeś? 27 grudnia 1997 rok, czyli praktycznie po świętach. Chlip, chlip, chlip. A wiesz o tym, że masz tak samo na imię jak ja? No, wiem, bo masz Michu w niku, więc raczej to jest, masz na imię Michał, więc nie było to, że tak powiem, żadne zaskoczenie z mojej strony. Czy byłeś na wakacjach? Byłem na wakacjach i szczerze, jeżeli miałbym podsumować powoli wakacje, które dobiegają końca, bo mamy 14 sierpnia, kiedy to nagrywam, to były one bardzo spoko. Tyle ode mnie. Więc dzięki ci nowy Michu za pytankę i teraz czas na pana Citrusa. Jaka część Far Cry'a jest najlepsza według ciebie? Far Cry 1. Dziękuję za uwagę. Ta, tak szczerze, ogrywałem większość Far Cry'ów, które potem wyszły i szczerze żadne z nich nie dorównuje pierwowzoru. Serio, 1 jest jednym z najlepszych Far Cry i nie powiem, że nie, jest jednym z najlepszych i tyle w sumie. No. Jak poznałeś Pixela? Pixela poznałem w sumie w 2014, kiedy... Oj, przepraszam. Robił content na swoim kanale. Bo wtedy był w trakcie robienia bodajże Ratcheta i Clanka, Raymana. Albo Raymana już skończył wtedy. I wiem, że natrafiłem na jego kanał, bo też Sonika robił. Tak w sumie powiedziałem sobie, hej, dobry content. Koleś fajnie gada. Szkoda, że tam nie ma praktycznie za bardzo odzewu, więc stwierdziłem, że hej, też co prawda nie wybiłem się wtedy jakoś, bo wtedy, kiedy ja go poznałem, to był rok właśnie 2014 końcówka i w 2015 zrobiłem filmik, gdzie poleciłem jego kanał i stwierdziłem, że hej, koleś dobrze gada, koleś sensownie prowadzi te let's play'e, czemu by go nie wypromować? I ja miałem wtedy bodajże 40 albo 50 subskrypcji, on miał wtedy bodajże 6 albo 7 subów. I tak potem jakoś się stało, że oboje żeśmy nawiązali współpracę, kooperację i oboje jesteśmy teraz gdzie jesteśmy. Taka ciekawa oto historia. Czy będziesz robił serię z Crysis lub z Far Cry'a? Z Far Cry'a na 100% będę robił 1, Crysisa jeszcze nie wiem. To jest kwestia, że tak powiem, do przedyskutowania z moją głową, rzecz jasna. Czy wyskoczysz na banjo? To taka linka przymocowana na przykład do słupa, skaczesz z jakiegoś ogniska. To tyle ode mnie. Dzięki Citrus za pytanka, a co do czy wyskoczę na banjo, to nie. Zdecydowanie nie chcę tego robić po tym, jak ostatnio w Gdyni była ta akcja cała z tym banjo i szczerze mam troszeczkę taką, no nie powiem, że nie strach mam. Dzięki ci, panie Citrus, za pytania. Miło mi się odpowiadało na nie. A my teraz przejdziemy do kolejnego użytkownika, jakim jest PGS. No, PGS-ie masz tutaj swoje 5 minut, więc no, zaczynajmy. Czy to z myślą o mojej nietuzinkowej osobie nałożyłeś limit 20 pytań? Nałożył ci się ten stan lękowy po poprzednim Q&A? Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę, że zadałeś mi około 500 pytań, na które do dzisiaj nie odpowiedziałem, to tak, specjalnie dałem limit do 20, bo gdybym powiedział, że nie ma limitu, to ty byś to wykorzystał na swoją, że tak powiem, korzyść, a ja bym miał potem godziny odpowiadania na twoje pytania, więc tak, między innymi pomyślałem o tobie i o Raycrafcie. Taki stary chłop i nadal napierdziela w gierki. No, takie już jest życie. Życie pokazuje różne smaczki, że tak powiem. Lubię to robić i chcę to robić jak najdłużej.
A jakbym znudził się tym, to raczej bym zrobił filmik, gdzie bym powiedział o zmianach, jakie by nastąpiły. Ale póki co jestem zadowolony z tego, co robię. Odpowiesz na moje pytania wcześniej niż na pytania wielmożnego Reja? No na to wygląda, że tak. Odpowiem na nie wcześniej niż na pytania wielmożnego Reja. Więc czuj się lepszy od niego. Dlaczego nie udzielasz się na tym innowacyjnym i wspaniałym serwerze zwanym Hiroshima, prowadzonym przez Capybara i współprowadzącym przeze mnie i mojego parobka Reja? Odpowiem tutaj dosyć krótko, nie wiem, po prostu mam czasem dni, gdzie siedzę sobie na różnych Discordach i gdzieś tam się poudzielam, a mam czasami dni, gdzie na paru Discordach coś tam napiszę i w ogóle mnie nie ma, a czasami są dni, gdzie po prostu niby jestem, ale coś w tle robię, więc do tego jestem na nie przeszkadzać i czasami nie widzę połowy rzeczy, co ma miejsce, szczerze powiedziawszy, więc tea. Pamiętasz jeszcze, jak wybitne persony typu Trot, Olmec czy The Titanium? Jeśli oczywiście tak, to co o nich sądzisz? Pamiętam Trota, Olmka i The Titanium, ale co mogę o nich sądzić? Nie wiem, co takiego mógłbym powiedzieć na ich temat, biorąc pod uwagę, że są to dosyć ciekawe persony i że no ciekawe rzeczy się z nim działy, tylko działy w sensie z tymi osobami rzeczy się działy. Olmka, nie wiem, co się z nim stało, bo się tak przestał w ogóle udzielać. Trot to w ogóle coś tam chyba jeszcze robi, aczkolwiek nie mam pojęcia. A The Titanium to z tego, co wiem, ma bana chyba gdzieś. Znaczy, domyślam się, że to chyba na serwerze Pixela dostał bana albo gdzieś i tak się chyba rozpłynął w całym internecie, bo nigdzie go nie ma. A przebie ja go nigdzie nie mogę dostrzec, więc tja. O, czekajcie chwilę. Chyba tego nie będę edytował, biorąc pod uwagę, że dosyć długo jeszcze będę odpowiadał na to. Ale tak, pamiętam te persony. I sądzę, że były to dosyć specyficzne osoby, tak jak Salvantas, czy tam Yunarukami, czy nie wiem, Makoto Yuki, czy jeszcze jak inaczej możemy go nazwać w sumie na dobrą sprawę. Dobra. Oddasz śmietnik Michała pod władzę Reja? Niech zapomni o tym. Tylko tam ja mogę rządzić, kurde, bo to mój śmietnik jest, a nie wasz. A zapomniałem tutaj o szóstym. Czy ty mi, kurwa, w końcu pokażesz tego pieprzonego bicepsa? Naprawdę czekam już sporo czasu. No, jak pod twoją odpowiedzią dobijemy 500 tysięcy lajków, to wtedy ci pokażę. A zapomniałem, filmik poszedł na prywatny, więc ups, chyba nie będzie możliwości. Co jest twoim największym umotywowaniem do prowadzenia filmów na ety? Nie licząc oczywiście tych płytkich, jak na nasz wiek, odpowiedzi dla was itd. Szczerze powiedziawszy, motywacją do tworzenia dalszego YouTube'a jest Justyna, bo nie będę tego ukrywał, że nie, ale przed poznaniem Justyny miałem już takie dosyć, powiedzmy, kryzysy w trakcie tworzenia YouTube'a, że też nie do końca chciałem to już potem robić, że byłem bardzo tym wynudzony, bo robiłem wcześniej stary format bez, wiadomo, facecama, ze starym montażem, jeżeli to możemy w ogóle montażem nazwać. I na dobrą sprawę, szczerze powiedziawszy, jeżeli mam być całkiem szczery, tak muszę sobie to szybko, wiecie, przekalkulować, co chcę powiedzieć. Gdyby nie Justyna, to nie wiem, czy dzisiaj bym dalej coś, cokolwiek robił. Pewnie bym robił, ale bym robił to z takim mniejszym zapałem niż teraz, a ona jest takim moim zapalnikiem, bo zawsze przed renderowaniem, czy tam przed nagraniem czegoś, zawsze jej się, powiedzmy, chwalę. Mówię, ona potem dostaje, powiedzmy, próbkę i sama mówi, czy wyrzucić coś takiego, czy nie, czy dać sobie spokój, czy nie, albo mówi do mnie, żebym odpoczął i się tym nie przejmował, więc myślę, że poza tym, że robię to dla was, dla widowni, to ona jest takim zapalnikiem do tego, bym dalej to robił, tak myślę. Od kiedy wróciły ci odpały let's playera typu Tia, albo walenia bezsensownych ciekawostek? Chodzi o koniec filmu top 3 najgorszych gier Crasha.
Szczerze ci powiem... nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, że mam być całkiem szczery. Tak jakoś po prostu stwierdziłem sobie, że czemu by nie zrobić czegoś takiego jak top 3 najgorszych gier i wyrazić swoją opinię tak szczerze. Bo wiem, że ludzie myślą, że będąc fanem Crasha i wiecie, kochać tą serię. W sensie, że jak kocham tę serię, to od razu kocham wszystkie gry z serii i tak dalej. Nie, to nie jest prawda. Uwierzcie mi, że ta seria między innymi ma też średniaki, jak chociażby Tag Team Racing czy The Wrath of Cortex, które tak dosyć są średnimi produkcjami, ale no, chciałem się na ten temat co nieco wypowiedzieć. A czemu zrobiłem z najgorszymi grami? Ponieważ Crash Boom Bang zasługuje na pierwsze miejsce, będąc najgorszą grą. A gry telefonowe dałem im chociaż te 5 minut atencji na kanale, bo tylko o nich tam gdzieś wspominałem, ale zawsze było to na takiej zasadzie, że hej, nie lubię tych gier, nie przepadam za nimi i tyle w sumie. Wydaje mi się, czy ty nie odpowiadałeś na moje poprzednie 100/1000 pytań. A ja powiem ci, że nie pamiętam już. Może odpowiadałem na jakąś tam część, a może i nie. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie pamiętam mojego... To chyba było 2 lata temu, kiedy Q&A zapowiedziałem. Więc szczerze, nie mogę sobie tego ogólnie przypomnieć. Co sądzisz o tym, że zamiast zapytać się ciebie o coś na prywatnej wiadomości Discord, pisze to pod jakąś zapowiedzią Q&A? To jest jakiś eksperyment społeczny na atencjuszy? Może tak. Może to jest jakiś eksperyment społeczny dla atencjuszy, kto wie. Nie mam zielonego pojęcia. Może tak jest, może nie. Nie wykluczam tego, I guess. Więc wszystko jest możliwe w tym wypadku. Kiedy reaktywacja retro składa? Oj, to były dobre czasy. Szczerze powiedziawszy, jeżeli mam być teraz całkowicie szczery, fajnie byłoby, gdyby było coś takiego jak reaktywacja retro składu, bo wciąż pamiętam, że była to spoko grupka. Pomimo tego, że potem stała się troszeczkę takim miejscem do reklamowania się, coś co raczej nie było od początku założeniem, bo ta grupka miała dzielić wszystkich fanów retro, żeby były różne, wiecie, dyskusje na temat retro i nie tylko nawet, z tego co pamiętam. A potem stało się coś takiego, że... No. Potem stało się coś takiego, że po prostu... Retro skład stał się grupą od reklamowania się i na tym się, że tak powiem, skończyło. Więc ja. Szkoda, były to dobre czasy, muszę przyznać. Jeśli nie do końca zrozumiesz kogoś pytania i błędnie odpowiesz, to czy gdy ów osoba zwróci się uwagę, poprawiasz się w następnym filmie, a co jak to będzie w ostatnim odcinku? No jeżeli ktoś powie, że źle zrozumiałem jego pytanie albo coś, no to staram się, nie wiem, odpowiedzieć w komentarzu już na to pytanie. Ewentualnie, nie wiem, dogram jakiś suplement mówiąc, że hej, źle zrozumiałem to pytanie i sorki jak najbardziej, ponieważ mogłem coś za szybko przeczytać i tyle, więc...
sądzę, że jakby ktoś zwrócił uwagę, że coś źle przeczytałem lub źle odpowiedziałem, no to bym sformułował, dlaczego tak było, albo bym powiedział, że no ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, jak mam to zrobić, bo ciężko mi po prostu znaleźć odpowiedź na to pytanie. Więc tyle. Jeżeli chodzi o to. Tak swoją drogą, czy ty nie podjebałeś konceptu od Gamera? Od jakiejś kolei V z Ratcheta robił też na systemie odpowiedzi Q&A. Szczerze, może to tak powiedzieć, ale Gamer to też robił na pierwszym kanale i tak, zanim ktokolwiek powie, że to jest słabe tłumaczenie. No, ja wychodzę z założenia, że Gamer nie ma trochę takiego przyzwolenia, że tylko on może coś takiego robić i sądzę, że każdy ma prawo robić coś takiego, więc w tym wypadku mówienie, że Gamer to wymyślił, że Gamer to spopularyzował, że Gamer coś takiego zrobił, no okej, zrobił to, ale to nie oznacza, że Gamer ma 100% prawo i tylko on może to robić, że tak naprawdę każdy może to robić, więc każdy robi to na swój sposób i sądzę, że nie tylko ja i Gamer coś takiego popularyzujemy, ale ktoś inny też pewnie coś na ten temat robi. Co jeśli twoje odpowiedzi będą zostawiać jeszcze więcej pytań? No to będzie ciekawie wtedy, nie powiem, że nie. To będzie wtedy dosyć ciekawa incepcja. Co zrobisz, gdy pytań ci nie starczy, albo gdy będziesz ich nadmiar? No ewentualnie zrobię jakiś suplement w postaci osobnego filmiku, gdzie po prostu tych wybrańców zostawię sobie właśnie na takie oto specjalne okazje. Więc, a jako że dobijamy już do 41 minuty, kiedy ja to nagrywam, no to prawdopodobnie jednym z tych wybrańców może stać się Raycraft, więc Raycraft, przyszykuj się, bo może się zdarzyć, że będziesz pojawiał się w suplemencie, a nie w tym oto odcinku. Ciekaw jestem twojej reakcji, ktoś by zrobił parę dość wiarygodnych multikot, napisałby sporo odróżniających się od ciebie pytań i powstawiał to między tymi wszystkimi multikotami, a ty byś później na wszystkie odpowiedział, a dowiedziałbyś się o tej intrydze dopiero sporo po fakcie. Możesz mniej więcej zaprezentować swoją reakcję, najlepiej z mimiką twarzy, jak będzie kamerka. Moja reakcja, gdyby ktoś tak zrobił, że na przykład założyłby pierdyliat multikont i z każdego innego napisałby powiedzmy podobną treść, ale wyróżniałaby się nieco od siebie i z innymi awatarami, to byłoby trochę takie... Szczerze? No, byłoby to takie mega fest... Słabe? Znaczy, z jednej strony okej, nawaliłby mi dzięki temu powiedzmy jakiś tam wyświetleń, bo za każdy tam komentarz i odpowiedź to coś też tam idzie w te wyświetlenia i powiedzmy aktywność, ale tak szczerze byłoby to naprawdę słabe. Bo znaczy, nie mam nic do tego, bo zdaję sobie sprawę, że ktoś mnie pewnie i tak z multikonsumuje, ale no szczerze powiedziawszy jest to dosyć takie niskie zagranie, bo wolałbym mieć jednak takich jak najwięcej tych widzów, którzy subują z jednego konta, niż żeby subskrybowali, nie wiem, z 10 multikont, bo chcę dobrze dla pomidora czy coś. Nagrasz na kanał w końcu jakąś poważną gierkę? Na pewno nagram, tylko problem jest taki, że chcę to zrobić koniecznie z facecamem, tak jak tutaj teraz to widzisz, tylko że tu jest o tyle taki problem, że nagrałem wcześniej gameplay, a tutaj robię jakby moją reakcję z OBS-a. A w przypadku, kiedy nagrywam już Let's Play, to nagrywam to recentralem, ponieważ w OBS-ie spadają klatki, gdy włączę nagrywanie kamerki i jeszcze dodatkowo nagrywanie recentralem. Tak więc są przycinki, są lagi, a ja nie chcę do takich rzeczy dopuścić, bo ja wolę, żeby w Let's Playach była płynność, niż żeby przykładowo gameplay był płynny, a kamerka, nie wiem, chodziłaby w ledwo 10 FPS-ach albo 15. Wiesz, pisałbym i pisał, na pewno nie mogę zadać tych 1000 pytań. Nie, nie możesz. Ale dziękuję ci za to, że znalazłeś te 20 i przyjemnie mi się odpowiadało na te pytania. Tak więc PGS, dostajesz swoje nawet więcej niż 5 minut, więc doceń to, mój mały kolego. Dziękuję ci za uwagę, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nadszedł czas na mojego dobrego brata YouTube'owego Pixela de Retro, więc siemanko Pixel i lecimy z pytaniami. Kiedy Crash Bash V2? Na to pytanie ci bardzo odpowiem krótko, mój drogi. 31 lutego 2050 rok. Możesz się spodziewać wtedy Crash Basha V2. K-
Kiedy Dog's Life po japońsku? Szczerze powiedziawszy, jak wróci mi niedługo, mam nadzieję, że niedługo, chęć na live'y, to myślę, że sobie właśnie na live'ach ogramy Dog's Life'a po japońsku, żeby pośmiać się trochę z dubbingu, że tak powiem, albo powiedzieć, że hej, jest fajny dubbing japoński. Dlaczego tak lubisz grać w wersję japońskiej giery? Zakładam, że pewnie chodzi o niektóre zmiany w tym kraju, ale styl. I czy gdyby były jakieś inne, na przykład powiedzmy niemiecka wersja Crasha by miała jakieś zmiany względem innych poza dubbingiem, to też by się ogrywał? Oczywiście, że tak, bo wersje japońskie lubię z tego względu, że są na swój sposób takie innowacyjne i niektóre wersje japońskie wprowadzają takie smaczki, które wersje amerykańskie nie mają i inne wersje, nawet bety niektórych gier. Więc uważam, że po prostu wersje japońskie i ogólnie wersje jakieś inne, w sensie językowo poza angielską, jeżeli mają jakieś zmiany i ekskluzywność, to czemu by tego nie ograć? Nie widzę tutaj żadnych przeszkód, tym bardziej, że jest to jakiś, powiedzmy, w cudzysłowie dodatkowy content, więc ja nie widzę przeszkód. Pozdrawiam cię stary, dziękuję ci za te trzy pytanka i polecam, jeżeli lubicie oglądać Sonika, to wbijcie sobie do Pixela. Robi fajną i fantastyczną serię z Sonika 06. Tak mogę powiedzieć, jaka jest dobra. Więc dobra, Ray, jednak się załapałeś. Ciesz się bardzo z tego powodu, bo mógłbyś równie dobrze się nie załapać i wtedy byłby dopiero problem. Hehe, no to jedziemy. Co uważasz o pozbyciu się pudełkowych wersji gier i przejściu na całkowitą dystrybucję cyfrową? Jest to moim zdaniem bardzo zła decyzja, bo biorąc pod uwagę, że na świecie mamy dużo osób, co bardzo lubi kolekcjonować gry i lubi mieć dumnie stojące pudełko na, nie wiem, półce czy gdziekolwiek, to sądzę, że jest to bardzo słaba decyzja, bo jednak mając pudełkową wersję, to nie masz z tyłu głowy, że możesz zostać zbanowany na takim Steamie czy PSN-ie, a gdy zostaniesz zbanowany, to tak naprawdę cała ta biblioteka cyfrowa ci przepada. Więc uważam, że to jest bardzo zła decyzja. Jak myślisz, czy 9. generacja wniesie jakąkolwiek większą rewolucję niż przejście na standard 4K? Sądzę, że szczerze, poza standardem 4K, to nie spodziewam się nie wiadomo jakich kokosów na tej 9. generacji, szczerze powiedziawszy, więc myślę, że poza standardem 4K, nie 9K, bo wiecie, 9. generacja 9K i te sprawy, no. Jeżeli chodzi o 4K, to tutaj sądzę, że raczej się nic nie zmieni poza 4K. Może jakiś tam, nie wiem, ewentualny dodatkowy jakiś... No nie wiem, może jakiś dodatkowy będzie dodatek do, nie wiem, Xboxa, PlayStation, może coś w pokroju PlayStation Move albo Xbox, który będzie miał coś też takiego, powiedzmy, wciskanego jak Kinect. Nie wiem, ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że poza przejściem na standard 4K nic się nie zmieni. A propos 9. generacji, to kto na tą chwilę zapowiada się lepiej? Kto się na tą chwilę zapowiada lepiej? Wydaje mi się, że Sony póki co się zapowiada w miarę okej. I lepiej spośród wszystkich tych konsol, które mają się pojawić w 9. generacji. Ale nie chcę jeszcze tutaj wyrażać mojego 100%, że tak powiem, zdania, bo musiałbym na nowo obejrzeć sobie konferencję i Sony, i Microsoftu i wtedy jakby dać ostateczny wniosek, takie ostateczne zdanie na ten temat. Czy Kabibar jest kasztanem? Kabibar jest kasztanem, kocim kłębkiem, jest on psią końcową i w sumie mogę wiele różnych epitetów powiedzieć w stronę Kabibara, więc Kabibar jest tak naprawdę wszystkim i niczym. Kabibar jest nadludziem. Kimś, kto tak naprawdę istnieje tylko w naszej rzeczywistości, a gdy zostaniemy odłączeni od internetu, to on też zniknie. Więc na dobrą sprawę istnienie Kabibara w realnym świecie jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ wynosi całe 0,01%. Prawdopodobieństwo, że Kabibar jest człowiekiem, jest tak naprawdę bardzo znikome, więc sądzę, że Kabibar jest tak naprawdę wszystkim naraz. Kabibar jest i ścianą, i drzwiami, i podłogą, i sufitem, i monitorem, i czym... tak naprawdę wszystkim. Nawet tym, czym byś tak naprawdę nie chciał, żeby był Kabibar. Więc ja. Jaki jest twój ulubiony duet bohaterów z gier?
Crash Bandicoot i Aku Aku. Myślę, że to jest dobry duet. Spyro i Sparks, Ratchet i Clank, Jak i Daxter. I co ja tu mogę jeszcze wymienić? Tyle chyba. No i ewentualnie Sonic i Tails. To jest fajny duet też. Ulubiony antagonista z gier. Crash... Co? Koko. Tfu, Cortex. Jezu, chciałem powiedzieć o jednym, pomyślałem, a drugim powiedziałem trzecie. Doktor Neo Cortex jest moim ulubionym antagonistą. No i też trochę Doktor Eggman. Bądźmy sobie szczerzy. Lubię ich za to, że po prostu są spoko. Mają oboje takie same plany, czyli podbić świat. Tylko jeden robi to za pomocą tego, że chce uzyskać 7 szmaragdów, a drugi dlatego, że chce uzyskać 25 kryształów. Dosyć to jest do siebie podobne. Plus chce unicestwić Crasha raz na zawsze, więc to ja. Co jest dosyć hipokryzją, bo chciał Crasha, żeby był przywódcą czy tam generałem armii zmutowanych zwierzaków, więc elo w sumie z takim czymś. Co uważasz o tych wszystkich season passach, etc.? Czy nie sądzisz, że kupując grę za prawie 300 zł nie powinniśmy dostać pełnej zawartości gry bez dopłacania jakichkolwiek pieniędzy? I uważam, że tak powinno być, ponieważ no sorry bardzo. Prawie gra, która prawie kosztuje 300 zł, powinna mieć tak naprawdę wszystko, a nie żeby dodatkowo chcesz mieć wszystko, to musisz dodatkowo kupić, nie wiem, tam ogarnąć się season passa. I musisz, kurde, nie wiem, dokupić jakieś DLC, żeby dostać, nie wiem, kurde, pełną grę, która już i tak na samą myśl kosztuje 300 zł. To jest powalone jakieś. Czy Ratchet mimo, no według mnie średniego, dobrego powrotu z rebootem ma jeszcze jakąkolwiek szansę powrócić na tej generacji, czy jego czas się skończył? Niby są jakieś plotki, z tego co przynajmniej mi Mateo Gaming mówił, że Ratchet ma szansę powrócić. Ale nie wiem, czy to są plotki wiarygodne, czy to jest na takiej zasadzie, że hej, powiemy, że Ratchet wróci, a na dobrą sprawę to róbcie sobie co jedynie nadzieję, bo Ratchet nie powróci. Więc sądzę, że Ratchet ma szansę powrócić, ale raczej już z nowym rozdziałem, bo wątpię, że to powróci gra pokroju, nie wiem, seria Future. W sensie, wiecie, gra, która jest po prostu w stylu Future. Albo, nie wiem, kontynuacja reboota, bo szczerze w to wątpię. Raczej zrobią nowy sezon, albo po prostu nowy wątek, albo nową fabułę dla Ratcheta, która zacznie jakby nowy rozdział tej serii. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co sądzisz o naszym kochanym Ubisoft? Kocham je ponad całe życie i nie ma lepszej firmy niż Ubisoft. Subskrybujcie, followujcie Ubisofta, ponieważ oni robią najlepsze gry z Raymanem, chociażby Rayman Fiesta Run. Rayman, nie wiem, tam Origins, Rayman Legends, to są w ogóle dobre gry, tak bez kappy. Rayman Fiesta Run, Rayman jeszcze jakakolwiek gra. O, Rayman 3 na GBA, to jest w ogóle najlepsza gra, więc wiecie. Followujcie Ubisoft, bo to najlepsze studio, ono dba o Raymana, tak jak o Assassiny. Teraz trochę mimo wszystko filmowo, serialowo, książkowo. Czy widziałeś jakikolwiek sens remake'owania Króla Lwa w taki sposób? Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o remake'owanie Króla Lwa, to jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja nie oglądałem Króla Lwa remake'owanego. Wiem, że Justyna była i wiem, że jej się bardzo podobał, ale czy jestem w stanie wyrazić teraz opinię, to ciężko mi jest powiedzieć, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie oglądałem tego filmu, więc ciężko będzie. Marvel czy DC? Wydaje mi się, że Marvel. Co sądzisz o filmach na podstawie gier? To jest bardzo fajny pomysł, ale niestety często takie filmy na podstawie gier padają ofiarą troszeczkę takich, nie wiem, wyciąganiu z dupy faktów, jakichś tam krapiastych momentów. Więc szczerze, jest to fajne w teorii, ale w praktyce zwykle wychodzi to w dosyć gówniany sposób. Ale nie mnie to oceniać, szczerze powiedziawszy. Ulubiony serial z Netflixa. Szczerze, Netflixa nie oglądam, więc ciężko mi jest powiedzieć, jaki mam ulubiony serial. Ja często oglądam sobie w wolnej chwili, jeżeli chodzi o jakiekolwiek seriale, to na Ipli sobie oglądam różne seriale, więc bym mógł wymienić bardziej z Ipli, ale z Netflixa mówię, no nie wymienię, dlatego że nie oglądam Netflixa za bardzo.
Wiem, to jest słabe w dzisiejszych czasach, powinno się oglądać, ale no. Jaka jest twoja opinia o South Park? Tak jak odpowiadałem w części pierwszej, nie przepadam za bardzo za South Parkiem. Ale kto wie, może się kiedyś przekonam i wypowiem się trochę na temat South Parka, jak chcę na nowo będę zagłębiał się w tą serię. Ulubiona książka. Moją ulubioną książką jest Harry Potter i Kamień Filozoficzny i Więzień Azkabanu. To są moje takie dwie ulubione książki, które... no, lubię sobie czytać w wolnej chwili, nie powiem, że nie. Bardzo fajne i przyjemne. Wow, kurde, znowu to samo uderzyłem o mikrofon, kurde, a się chciałem rozciągnąć. Najbardziej znienawidzona lektura szkolna. Szczerze... Było coś, ale już nie pamiętam tytułu tej książki, więc musiała być naprawdę tak bardzo zła, że aż zapomniałem tytułu. Więc takie hashtag XD. Czy PG jest to kasztan? Zdecydowanie tak, PG jest kasztanem, jest Belzebubem, jest osobą, która ma dosyć wysoki iloraz inteligencji, jest hakierem bonzo i potrafi robić takie rzeczy, o których ja nawet nie byłbym w stanie sobie wyobrazić. Pozdro 600. No i to by było na tyle. Czekam na odpowiedzi, lol. Lol, dostałeś właśnie odpowiedzi. Trzymaj się, Ray, dzięki ci za pytanka i do następnego razu, elo. I w taki oto sposób dobijamy już do ostatniej osoby, proszę państwa, panie i panowie. Siema H, który powinien polecieć na początku, ponieważ zadał tylko 3 pytanka, ale cóż, odpowiemy sobie na nie. W jaką bijatykę oprócz Tekena grałeś? Grałem w Mortal Kombat i trochę w serię Mortal Kombat się zagrywałem, nie powiem, że nie. Aczkolwiek ostatnio miałem przyjemność, bądź też i nieprzyjemność zagrania sobie w Mortal Kombat Mythology, czy to nie, przepraszam, to był Sub-Zero? No ten krab, który Energeek tam ogrywał. I przyznam szczerze, że to była gra, która mnie bardzo odpychała od siebie. Nie będę tego ukrywał. Jest po prostu ona obrzydliwa i szczerze powiedziawszy jest obrazą trochę dla Mortal Kombat. Dla serii w sumie Mortal Kombat. Czy masz jakąś ksywę? Kiedyś tylko na mnie Michu mówili. Tyle. To jest cała moja ksywa, bo... nic takiego nie posiadam. I może to nawet i lepiej, bo... z ksywkami czuję się czasami gorzej. Nie wiem... Znaczy, ja mam coś takiego, że lubię, jak niektórzy mówią na mnie, nie wiem, Pomidor, tak jak to, wiecie, znajomi YouTube'owi, albo po prostu Michu, albo Michał, ale, no, to nie wiem, no, czasami jest to spoko, a czasami po prostu mówię, kurde, znasz mnie tyle lat, a dalej mówisz na mnie Pomidor, mów na mnie po prostu, kurde, Michał i tyle, no, możesz mówić mi po imieniu, mi to wcale nie przeszkadza, wcale, a wcale, więc tak. O to mniej więcej, że tak powiem, chodzi. Mi. Kto jest twoim ulubionym czarnym charakterem w Crash Bandicoot? Jak już odpowiadałem na pytanie Raya, to odpowiem jeszcze raz. Doktor Neocortex jest moim ulubionym czarnym charakterem w serii Crash Bandicoot. No i też w sumie Entropy. Entrance jest taki sobie. Entropy był dobrym antagonistą w Crashu 2 Entrance. Ponieważ tam przynajmniej dostał swoje więcej niż 5 minut w trójce i przynajmniej mogliśmy zobaczyć, jakby prezentował się Entropy jako antagonista Crasha. Tyle ode mnie, dziękuję, siemacha, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i pozdrawiam was wszystkich, którzy zadali te pytania do Q&A. I dzięki temu właśnie dobiliśmy sobie już do końca Q&A, bo podpowiedziałem na wszystkie pytania, wyrobiłem się, udało się, jej! I teraz macie już dosłownie... Teraz macie już jakby dźwięki z gry, ponieważ wszystko raczej dobiegło końca. O ile się tutaj ten w trakcie montażu wyrobiłem. I tak jak widzicie, wszędzie mamy platynowe relikwie. A mi się udało odpowiedzieć na wasze wszystkie pytania, więc... Następny odcinek to już będzie ostatni odcinek z Crasha Team Racing Nitro Fueled na hardzie. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. A jeżeli wam podobały się odpowiedzi na moje pytania, to dajcie znać, co sądzicie. Może będziecie zaskoczeni, może nie. I widzimy się w ostatnim odcinku z
Nitro Fielda na hardzie. Trzymajcie się, cześć i pa pa!